skalisty leśnicy stawiają na nietoperze. W lasach tamtejszego nadleśnictwa pojawiły się niedawno 3 osiedla dla tych pożytecznych zwierząt. Łącznie na drzewach zawisło 30 różnej wielkości budek, zwanych schronami. Tak, nadleśnictwo Kalisz w zeszłym roku pierwszy raz uruchomiło projekt wieszania schronów dla nietoperzy. Do tej pory nadleśnictwo w ramach swojej gospodarki leśnej wieszało tylko budki lęgowe dla ptaków, natomiast w zeszłym roku pomyśleliśmy też o nietoperzach i postanowiliśmy powiesić schrony, żeby zapewnić nietoperzom warunki do nocowania, zimowania i do wyprowadzania lęgów. Schrony powiesiliśmy z dwóch powodów. Pierwszy powód to zapewnienie miejsc noclegowych i zimowisk dla nietoperzy do zakładania kolonii. A drugi bardzo ważny argument, który dla nas leśników jest istotny, to wykorzystanie nietoperzy w biologicznej metodzie ochrony drzewostanów przed szkodliwymi owadami, które dla nas z punktu widzenia racjonalnej gospodarki leśnej są dosyć niebezpieczne. One zagrażają po prostu naszym drzewostanom. Nietoperze, wszystkie krajowe nietoperze są owadożerne, w związku z czym chcemy wykorzystać ich sposób odżywiania się do zwalczania szkodników, które zagrażają naszym drzewostanom. Po konsultacjach ze specjalistą wybrano 3 miejsca, w których zawisły domki. Jakie były kryteria tego wyboru? Kierowaliśmy się głównie tym, żeby nietoperze miały łatwiejszy sposób dolotu, czyli to muszą być drzewostany starsze, nie mogą być takie drzewostany jak tutaj obok, gdzie jest bardzo gęsto, ze względu na to, że po prostu nietoperze nie będą miały możliwości dolotu do tych skrzynek lęgowych. Dwa, wybieraliśmy skrzynki lęgowe, które mają być odporne na warunki atmosferyczne, które mają być odporne na działanie innych czynników biotycznych, w tym na przykład ptaków. Chodzi o to, że skrzynki typu skrzynki lęgowe dla nietoperzy typu drewnianego, znaczy wykonane z drewna, mogą być rozkuwane przez zięciowe. Natomiast skrzynki, te które my tu mamy, wykonane z trociną betonu, są skrzynkami odpornymi na rozkuwanie. Charakteryzują się one również małą atrakcyjnością dla ptaków. Łączny koszt 30 schronów dla nietoperzy to 1600 zł netto. Czy pomysł był trafiony, okaże się w sierpniu. Wtedy to odbędzie się pierwsza inwentaryzacja, która pozwoli oszacować populację nietoperzy oraz ich zróżnicowanie gatunkowe. Jak mówi Zbigniew Chudzia, w jednej budce pomieścić się może od kilku do kilkunastu tych latających ssaków.